Uwaga! Jeśli nad twoim łóżkiem wisi plakat Paulo Souzy i mylisz merytoryczną krytykę z hejtem, to pod żadnym pozorem nie oglądaj tego filmu. Ostrzegałem. Stało się. Twierdza Stadion Narodowy padła. I to padła w meczu z zajebiście, ale to zajebiście mocną reprezentacją Węgier. Węgrzy są tak mocni, że postanowili, że nie pojadą na Mundial w Katarze w 2022 roku. Zresztą ja bym się nie śmiał, bo reprezentacja Polski jest w tym momencie w takiej sytuacji, że my też postanowiliśmy, po co wygrywać z Węgrami, po co sobie ułatwiać pewne rzeczy. Nie, tam przegramy i pójdziemy tą bardziej ciężką, krętą ścieżką. I w tym momencie oczywiście musimy czekać na mecze innych drużyn, żeby dowiedzieć się, czy Polska będzie rozstawiona, czy nie rozstawiona. No bo po co liczyć na siebie? Po co? Po co grać dla siebie? Nie, lepiej poczekać na innych i jak zwykle oczekiwać od innych rezultatów, żeby zagrali dla nas, a nie od siebie. Zresztą co ja mówię, no chyba polski kibic powinien być do tego przyzwyczajony, bo my wiecznie musimy na kogoś liczyć. My nie liczymy na siebie, tylko wiecznie na kogoś. A może tam ktoś przegra z kimś, albo tam ktoś wygra i może my zajmiemy drugie miejsce, a może tak ma zawsze polski kibic. I to nieważne, czy kibicujesz klubowi polskiemu, czy kibicujesz reprezentacji. Zawsze musimy na kogoś liczyć. Widzicie, ja powiedziałem sobie, że będę nagrywał to bez jakichś wielkich emocji, ale już we mnie wzbiera. Ale poczekajcie, do stylu gry reprezentacji, do pana selekcjonera jeszcze przejdziemy. Tak, tak. Najpierw wybrałem dla was trzy nazwiska, które według mnie wczoraj zawiodły na całej linii. To były po prostu niewypały. Straszliwe niewypały. Totalnie nie wyszedł im ten mecz. No i zaczynamy. Pierwsze nazwisko. Kogo tutaj mam? No oczywiście, nasz nowy Polak, rodak Mati Kasz. Wiecie, co wczoraj Matiemu Kaszowi wyszło najlepiej? Zaśpiewanie hymnu Polski. Ja powiem wam szczerze, że byłem mega zdziwiony, jak zobaczyłem Kasza, który faktycznie wyglądał na gościa, który zna słowa hymnu. To nie był jakiś przypadek, on tam nie ruszał jak w starych chińskich filmach z anglojęzycznym dubbingiem, że usta inaczej się układają, a słowa brzmią inaczej. Nie, to wyglądało naprawdę tak, jakby facet się nauczył hymnu i za to duży szacunek. Gorzej, że później jak dostawał piłkę pod nogi, to wyglądało to już słabo albo bardzo słabo. Ja specjalnie przyglądałem się grze Kasza w tych pierwszych 45 minutach. No tak, bo on zagrał, przypominam, tylko przez 45 minut. Później już nawet Souza tego nie zdzierżył i go ściągnął. To wyglądało naprawdę słabo. I Kasz, jak dostawał piłkę, to był jakiś totalny chaos w jego wykonaniu. Tak jakby chciał dużo, bo było widać, że on chce, on się rwie do gry, on się pokazywał, on tam machał rękami, on chciał brać udział w grze. Tylko że jak już dostawał piłkę, to nic z tego nie wychodziło. Chłopak albo się jakoś potykał, albo się wywracał, albo jak dośrodkowywał, to kopał w Węgra. No wyglądało to naprawdę słabo, tak jakby, według mnie, mam teorię, że on po prostu się spalił, spalił się w tym swoim debiucie na Stadionie Narodowym. Ja wiem, że teraz niektórzy powiedzą, ej, Lipiński, ale jak to spalił się? Przecież on co tydzień gra na stadionach Premier League, gdzie jest mnóstwo ludzi. Na stadionach, nie wiem, Arsenalu, Tottenhamu, Manchesteru United, Manchesteru City. Gra z wielkimi markami i ten facet się nagle spala? Słuchajcie, według mnie tak to wyglądało. Tak jakby, wiecie, czasami tak jest w życiu, że czegoś bardzo chcecie się pokazać, chcecie zrobić coś dobrze, a obiera to zupełnie inny kierunek i nagle wychodzi z tego zupełnie coś innego. I im bardziej się staracie, tym gorzej wychodzi. I według mnie wczoraj było właśnie tak trochę z Kaszem. On bardzo się starał, ale zupełnie się spalił i ten cały debiut położył. No totalnie położył. Jeżeli ktoś za kilka miesięcy się mnie zapyta, ej, słuchaj, a co pamiętasz z tego debiutu Matiego Kasza na Stadionie Narodowym w meczu z Węgrami? No to ja powiem mu tak. Dwie sytuacje. Pierwsza była taka, gdzie Mati Kasz pod pressingiem Węgrów stracił piłkę w juniorski sposób. Poszła kontra i zrobiło się naprawdę gorąco. I tam nie pamiętam, ktoś uratował tą sytuację, bardzo ładnie zresztą. Czysto odebrał piłkę. Już nie pamiętam, czy to był Jakub Moder, czy to był Bednarek, ale któryś z nich, wydaje mi się. W każdym razie wszystko zaczęło się od tego, że Kasz w bardzo prosty sposób stracił piłkę. Juniorski sposób. Aż byłem zdziwiony. Patrzę, mówię, kurde, chłopie, no to ty co tydzień latasz w Premier League, gdzie walczysz z takimi koniami fizycznymi, którzy naciskają cię i ty w taki sposób w meczu z Węgrami tracisz piłkę? No to było słabe. Druga sprawa jest taka, faul Matiego Kasza.
No, to według mnie, sorry, ale według mnie to była czerwona kartka. Ja byłem zdziwiony, kiedy sędzia wyciągnął żółtą, bo byłem pewien, że w tym momencie Matty Cash zakończył swój występ na Stadionie Narodowym i od tej pory będziemy kończyć ten mecz w dziesiątkę. Okazało się, że sędzia go uratował, pokazał mu żółtą. Według mnie to była czerwona kartka. Matty Cash wszedł od tyłu w brutalny, naprawdę brutalny, brzydki sposób i według mnie tu było widać już taką frustrację u niego. No bo Cash jest piłkarzem na takim poziomie, że chyba może sobie... No, on na pewno sobie uświadomił, że nic mu nie wychodziło, że to nie był jego dobry występ. On był sfrustrowany, on chciał pokazać więcej, chciał się pokazać, a wiedział, że zawiódł. I w tym momencie po prostu puściły gdzieś emocje, to wszystko strzeliło i jak wjechał, to całe szczęście, dobrze, że to się nie skończyło jakoś gorzej. Oczywiście dla piłkarza Węgier, bo to różnie z takimi wyjściami jest. W każdym razie Matty... to nie jest tak, że ja w tym momencie przestałem wierzyć i już będę teraz tylko jechał z Cashem i twierdził, że on nic nie wniesie, bo ja nadal uważam, że to jest dobry piłkarz i on dużo da tej reprezentacji. No po prostu nie wierzę w to, że nie. Ja wierzę, że będzie dobrze, ale ten występ jego wczorajszy, ten debiut na Narodowym, położony totalnie. Spalił się chłopina i według mnie to było widać. Drugie nazwisko, Tymoteusz Puchacz. Najlepszy, największy hype-man BDOS-a w całym wszechświecie. Ale dobra, ja nie będę się tego czepiał, nie o tym teraz, naprawdę. Zostawiam te różne dziwne hobby Tymoteusza Puchacza pozaboiskowe i skupmy się na tym, co zawodnik Unionu Berlin zaprezentował wczoraj w meczu z Węgrami. A zaprezentował dramat. Dramat. Moi drodzy, jest listopad, tak? Mamy listopad. Ile minut w Bundeslidze do tej pory rozegrał Tymoteusz Puchacz? Tyle, ile ja, czyli zero. Tylko jemu za to płacą, a mi za to nie płacą. Za to, że nie gram w Bundeslidze. Jakoś tak wyszło. W każdym razie, słuchajcie, ja jak patrzę na Puchacza w reprezentacji Polski, to ja jestem pewien, że gdyby nie to, że on obsadza tą lewą stronę, tą lewą flankę, z którą my od lat mamy problem. Zawsze jest na tej lewej stronie deficyt piłkarzy. I zawsze trzeba kroić, trzeba coś tam wymyślać. I gdyby nie to, że Puchacz tam gra na tej lewej stronie, to jego by w tej reprezentacji nie było. Bo on tak naprawdę nie zasługuje na to, żeby być w tym momencie, w takiej formie, w reprezentacji Polski. Powiedzmy sobie szczerze, no przecież ten wczorajszy występ, to facet tak naprawdę miał udział przy dwóch bramkach. Oczywiście przy bramkach Węgrów, no bo my nie strzeliliśmy dwóch bramek. W każdym razie tak, to przy pierwszej zgranie głową, to taki przypadek, no ale zgrał głową do Węgra, który pokonał Szczęsnego. Przy drugiej bramce, nie wiem czy widzieliście, ale na Twitterze już się po prostu tam rozchodzi brak krycia ze strony Tymoteusza Puchacza. Właściwie to ciężko nazwać nawet brakiem krycia, bo Puchacz tak jakby zupełnie odpuścił grę w defensywie. Przy tej drugiej bramce dla Węgrów stał, przyglądał się, a na koniec jeszcze machał rękoma, że tam, o, że panowie, no jak to tam tego dopuściliście do straty gola, a sam stał, przyglądał się. Powiedzcie mi, czy to jest odpowiedni w tym momencie zawodnik do gry w reprezentacji Polski? No bo mi się wydaje, że nie. To jest facet, jak go oglądam i to, co robi na boisku, jego atutem, niezaprzeczalnym atutem jest to, że jest dzikiem pod względem fizycznym. Bo Puchacz to jest naprawdę, to jest taki gość, który widać, że ta motoryka, szybkość, on to ma. Tam była jedna taka, bardzo mi się podobała ta akcja, gdzie Modr zagrał mu piętą, taką piłkę, która tak ładnie, można powiedzieć, zagrał za Węgra piłkę piętą, nie wiem jak to brzmi, brzmi pewnie źle, w każdym razie Puchacz na pełnej szybkości do tej piłki dobiegł i wyglądało to naprawdę ładnie, taka gra między Moderem a Puchaczem. No ale to była chwila w pierwszej połowie. A tak naprawdę wydaje mi się, że poza tą właśnie fizycznością, to Puchacz nie ma nic kompletnie do zaoferowania pod takimi stricte czysto piłkarskimi umiejętnościami. Ten facet po prostu tak, dośrodkowania, no to przecież tam jedno dośrodkowanie to poleciało za bramkę Węgrów. No ludzie kochani, mi się wydaje, że on wytransferował, poszedł do Bundesligi, ale on w ogóle się nie rozwija. On nie nabrał jakichś takich przyzwyczajeń, jakichś takich... Cały czas widzę w nim takie przyzwyczajenia z ekstraklasy, które można zaobserwować u niektórych piłkarzy, że no bo w ekstraklasie wiadomo, facet biega, zasuwa po całym skrzydle i już jest super, a jak jest młody, to już jest w ogóle dwa razy super. A to, że on nie potrafi kopnąć komuś na nos, czy tam nie potrafi kopnąć w dane miejsce, no to już nieważne. Ale ważne, że biega, że ten. W ekstraklasie takie rzeczy uchodzą. Natomiast już na wyższym levelu, w tym w Bundeslidze, to już nie, to już niekoniecznie. To już pomijam to, że on...
jak dochodzi do piłki, to jest jakiś totalny chaos. Tam też po prostu widać, on się stara. Ja też nie mogę powiedzieć, że trochę jak w przypadku Kasza. Ja nie mogę powiedzieć, że Puchacz leży, że on nic nie robi, ale po prostu jemu nic nie wychodzi. To jest strasznie, strasznie takie przykre. Widać, że ten gość nie ma formy, po prostu szuka jej gdzieś, ale nie może znaleźć. Ja też będę się upierał, że jeżeli zawodnik nie gra w klubie, a Puchacz nie gra w klubie, on tam grał w Lidze Konferencji, tak? Dobrze mówię. Union gra w Lidze Konferencji. Jeżeli się pomyliłem, to mnie poprawcie. W każdym razie on tam grywał, nawet z Feyenoordem chyba zaliczył asystę. Ale w Bundeslidze nie gra. Powiedzcie mi, czy reprezentacja Polski to jest odpowiednie miejsce, żeby takiego piłkarza powoływać i w tym momencie przygotowywać go do gry, dawać mu szansę? Ja jestem przeciwny. Zawsze powtarzałem, według mnie do reprezentacji, w pierwszym składzie reprezentacji, ja nie wiem, jeżeli Sousa chce powołać sobie Puchacza, to niech go powołuje, ale niech facet siedzi na ławce. Albo niech gra z takimi rywalami właśnie jak Andora. O! Właśnie, to był dobry mecz, żeby Puchacz się zaprezentował, żeby polatał na lewym skrzydle, żeby sobie pograł. Trzeba mu było dać 90 minut z Andorą, a nie w meczu z Węgrami, który był o coś, o coś. Jak jest nieograny, to dajmy mu pograć z amatorami, półamatorami, niech facet sobie pobiega, niech wybiega te 90 minut, niech wróci do klubu zadowolony. Okej, nie ma nic, bo z Andorą i tak byśmy wygrali, choćbyśmy wystawili tam nie wiadomo kogo. Nawet trzecie rezerwy reprezentacji Polski powinny wygrać z Andorą, ale nie w meczu z Węgrami, naprawdę, serio, sorry. Gdzieś tam mignęła mi na Twitterze informacja, że Puchacz nie gra w Unionie Berlin, bo ma problemy właśnie z tym ustawianiem się, z powrotem do defensywy. I to było widać właśnie przy tej drugiej bramce dla Węgrów, o której wspomniałem, bo Puchacz, o ile w tej ofensywie on jakoś tam jeszcze coś tam próbuje, to w tej defensywie to wygląda naprawdę słabo. I znowu się okazuje, że my z tą lewą stroną to tak nie do końca. Trzecie nazwisko, moi drodzy, uwaga, uwaga, Krzysztof Piątek. Tak jest! Krzysztof Piątek. Powiedzcie mi, ja to się wczoraj zastanawiałem, tak? Kto gra w tym napadzie reprezentacji Polski? Bo momentami Piątek to się prezentował, jakbyśmy wzięli, nie wiem, Grzegorza Kuświka. Ubrali w ciuchy reprezentacji, wystawili go w ataku i graj tam, Grzesiu, graj. No bo Piątek wczoraj, co dostał piłkę? Znaczy on tych piłek to też za dużo jakoś mega nie dostał, ale co miał piłkę przy nodze, to wyglądało to po prostu fatalnie. Tam widzieliście pewnie już powtórki, jak wywrócił się na piłce, a to w pewnym momencie dostał podanie, gdzie utrzymał piłkę w boisku, ale tak utrzymał piłkę w boisku, że przejął ją Węgier. No po prostu wydaje mi się, nie wiem czy też macie takie wrażenie, że Piątek stanął w rozwoju. Właściwie to on nie stoi w rozwoju, ale cofa się. Te czasy, kiedy grał w Milanie i strzelał bramki, robił pistolety i wszyscy szaleli, wydaje mi się, że to było tak dawno temu, że po prostu jakbym miał teraz do czynienia z zupełnie innym piłkarzem, z kimś innym. W ogóle to jest masakra. Masakra, jak obecnie Piątek jest według mnie bez formy. I to pokazuje, że w ogóle ten mecz nam pokazał jedną bardzo przykrą rzecz. Zobaczcie, jak wygląda reprezentacja Polski bez Lewandowskiego. To nam pokazał ten wczorajszy mecz. Bo ja wiem, że jest pewnie mnóstwo kibiców, znaczy zawsze pojawiają się kibice, którzy krytykują Lewego. A to, a tamto. Ale słuchajcie, jeżeli Lewego nie ma, to w tym momencie ta reprezentacja Polski to według mnie traci 60% jakości. Bo Lewy jest takim naszym Cristiano Ronaldo. Takim człowiekiem, który dodaje tej jakości reprezentacji i drużynie samą swoją osobą. On cię motywuje. Wiesz, że masz go, czy to przed sobą, czy za plecami, czy obok. Wiesz, że on jest gdzieś. Wiesz, że on gra, że on potrafi zmotywować. Lewy często jest krytykowany za to, że komuś zwraca uwagę na boisku, że żyje. Ale bez niego ta reprezentacja, to mi się wydaje, że właśnie to jest taka zbieranina nie do końca bez ładu i składu i tam nie ma kto brzydko trzymać ich za, wiecie za co. Więc i w tym momencie widzieliście właśnie, jak to wygląda bez Lewandowskiego. Ale poczekajcie, bo ja przeszedłem z Piątka do Lewandowskiego. Wróćmy do Piątka. W tym momencie Piątek to jest według mnie napastnik numer 4, 5 w reprezentacji Polski. To jest jakiś głęboki rezerwowy. Bo w tym momencie to ja tak. Jest Lewy, jest Milik, którego zawsze wyżej ceniłem niż Piątka. Jest Świderski, wiadomo. I jak dochodzi powołanie Buksy, to ja nie wiem, czy w tym momencie Buksa jest słabszy od Piątka. No nie powiedziałbym tego. Koszmarnie się zaprezentował Pio. I te słowa trenera, bo to chyba trener Herdy Berlin powiedział, że
on oczekuje od napastnika trochę innej gry i on w ogóle oczekuje innego napastnika, innego typu napastnika w Hercie niż tym typem jest Piątek, bo Piątek ma problemy z utrzymaniem się przy piłce. On jest piłkarzem mocno technicznie ograniczonym, no taka jest prawda i po Piątku to widać, że on ma niektóre rozwiązania techniczne, no nie są jego domeną, nie są jego, nie ma takich możliwości. I to po prostu było wczoraj widać, że on też się starał, no bo ja nie mogę powiedzieć, że oni wszyscy leżeli, że nic tam po prostu nie grało, ale wyglądało to po prostu słabo. Jestem bez lewego, wiecie co? Mi to było momentami przykro, jak widziałem, że Świderski się stara, że tam ten duet Świderski-Piątek, gdyby Świderski miał obok siebie prawdziwą dziewiątkę, gościa w formie, nawet Milika. Okej, tu już za chwilę przejdziemy do Paulo Souzy i jego wyborów, bo też ja nie wiem, dlaczego on daje Piątkowi grać, a nie daje Milikowi, no sorry. W każdym razie wydaje mi się, że Świderski-Milik wyglądałoby to lepiej. Świderski potrzebuje obok siebie kogoś takiej rasowej dziewiątki, gościa, któremu może zgrać piłkę, bo Świderski nie jest takim typowym napastnikiem. To jest facet walczak, pracujący. Okej, strzeli gola tak jak wczoraj, bardzo ładnego zresztą, ale to jest facet, który też potrafi równie dobrze może zaliczyć asystę. Facet, który produkuje bramki. Co mi się bardzo podoba, a przyznaję, że byłem do Świderskiego mocno uprzedzony. Nie przekonywał mnie, ale ostatnimi występami w reprezentacji to zamyka mi usta. I mam nadzieję, że te trzy nazwiska, które wymieniłem wcześniej, Kasz, Puchacz, Piątek, oni też w końcu zamkną mi usta, bo przecież o to chodzi, tak? Żeby ta reprezentacja jakoś grała, jakoś się prezentowała i żeby piłkarze cieszyli nas swoją grą. Dobra, a teraz skończmy z piłkarzami, przejdźmy do Paulo Souzy. Panie Paulo, mam do Pana kilka słów. Uwaga, uwaga, przerywam Lipińskiemu, żeby nadać komunikat specjalny, a mianowicie taki, że niestety wystąpiły problemy techniczne i za chwilę będzie segment o Paulo Souzie, ale bez obrazu. Nie będziecie mnie widzieli, tylko będziecie mnie słyszeli. Niestety, słuchajcie, tak to jest, jak robi się na YouTubie. Czasami wyskoczy jakiś chochlik, jakiś problem techniczny się robi i proszę bardzo. I później się okazuje, człowiek nagrał ileś tam minut gadki, a tu się okazuje, że obraz się rozjechał albo coś. I weź człowieku, a że miałem flow, jechałem specjalnie dla Was, to nie chciałem tego powtarzać. Dlatego teraz przepraszam Was jeszcze raz, z całego mojego serca siadacie wygodnie, właściwie to już siedzicie i jedziemy dalej z materiałem. Nie widać mnie, tylko mnie słychać, ok? Wczujcie się, będzie trochę taki klimat podcastu. Wielu jest kibiców, pewnie wśród Was również wielu widzów, dziennikarzy twierdzi, że Paulo Souza, że widać postęp, jaki reprezentacja Polski dokonuje pod przywództwem właśnie Portugalczyka, że widać tą różnicę w stosunku do reprezentacji Jerzego Brzęczka. No dobra, ale wiecie co? Po takim meczu jak wczoraj, to z tym Paulo Souzą to jest tak trochę, że kiedy on faktycznie coś... Kiedy ta reprezentacja ma taki moment, że prezentuje się troszkę lepiej. Bo ja też bym nie powiedział, że to w stosunku do reprezentacji Brzęczka i tej drużyny, którą on tam miał i pamiętamy, co biało-czerwoni Brzęczka grali, to ja też bym nie powiedział, że ten przeskok to jest po prostu wow, jakby Guardiola objął reprezentację, że to są dwie różne reprezentacje. Nie, nie, wcale tak nie jest. Ja nie wiem, dlaczego wszyscy się upierają, że nagle pod przywództwem Souzy widać to, tamto, tutaj, tego. Poczekajcie. Ja tego nie widzę, naprawdę. Jeżeli są jakieś różnice, to są drobne, kosmetyczne zmiany. Czasami to wygląda lepiej u Souzy, a czasami to wygląda słabo, albo bardzo słabo, tak jak właśnie wczoraj w meczu z Węgrami. Jeżeli są mecze, gdzie Souza daje w siebie uwierzyć kibicowi, jako w selekcjonera, że mówimy, o, to jest odpowiedni facet na odpowiednim miejscu, to za chwilę przychodzi taki mecz jak właśnie wczoraj i człowiek się zastanawia, co ten gość tutaj robi. Ja mówiłem od początku. Od początku możecie to znaleźć na kanale, jak były pierwsze filmy zaraz po tym, jak Boniek zaprezentował Souzę. Mówiłem, że my nagle przeskoczyliśmy z takiego naszego polskiego wuja, takiego polskiego folkloru, który tam sobie siedział na konferencji prasowej i tam coś sobie tam mówił do tego mikrofonu, większość osób na to nie zwracała uwagi, charyzmy było zero, a to wuja się czasami coś zaśmiał, a to coś tego, ale o taktyce to nie za bardzo. No i mieliśmy takiego wuja, który nawet jak założył okulary, to tam no, nie był za bardzo światowy, to... Nagle przeskoczyliśmy do faceta, który jest
Po prostu klasa, europejska klasa, idealnie skrojony garnitur, facet siada, opowiada Wam o wszystkim, o czym chcecie usłyszeć, każde jakieś niuanse taktyczne, przedstawi Wam, po prostu pięknie opowiada. I mówiłem od początku, że ja nie chcę, żeby selekcjoner siadał przed mikrofonem i dziennikarzem opowiadał piękne bajki, przedstawiał, że tutaj ten ma grać i tak, a ten ma grać i tak w mojej taktyce. Okej, to jest w jakiś sposób ważne, tak? Bo patrzymy, widzimy, że facet ma jakieś pojęcie o piłce. To już jest coś. Ale z drugiej strony ja wolę gościa, który zamiast pięknie opowiadać, to później na boisku ta jego reprezentacja pięknie się pokazuje. Bo ja nie chcę faceta, który tylko opowiada, a później na boisku to jest taka nic, zupełne zero. A z Sousą jest tak, powiedzcie mi, czy Sousę bronią wyniki w tym momencie? Bo facet dostał euro, tak? Dostał euro, Brzęczek został zwolniony i co on ugrał na tym euro? Nic nie ugrał. Ja wiem, że niektórzy znowu bronili Sousy i twierdzili, że tam widzą postępy, zmiany. No faktycznie, było trochę więcej walki na tym euro momentami. Też ja sam po debiucie Sousy w eliminacjach z Węgrami, tym 3-3, twierdziłem, że było widać to, czego nie było widać u Brzęczka. Czyli ta drużyna traciła bramki, ale potrafiła się po tych bramkach podnosić i potrafiła odrabiać straty. To było dla mnie już dużo więcej w stosunku do tego, co prezentowała drużyna Brzęczka. Ale poczekajcie, bo o wynikach Sousy, tak? Czy w tym momencie Sousę bronią jakieś wyniki? Bo według mnie nie. Zawalił euro? No bo zawalił. Przecież on po to został zatrudniony, żeby nie eksperymentować podczas euro i żebyśmy nie wyszli z grupy, tylko żebyśmy właśnie awansowali z tej grupy. No nie zatrudnia się po to, zmienia selekcjonera, nie robi się nagle zmian o 180 stopni, tylko po to, żeby nie wyjść z grupy. No powiedzmy sobie szczerze, Sousa to zawalił, tak? Położył. I w tym momencie te eliminacje do mundialu, ja nie powiem, że on położył totalnie zero, kompletnie nic, ale to nie jest dobry wynik. W tym momencie my jak zwykle musimy się martwić o baraże, na kogo trafimy i jak to będzie wyglądało. No nie wygląda to za kolorowo, powiem Wam szczerze. Jeżeli będziemy musieli grać z kimś na wyjeździe, no to nie wygląda fajnie. Już pomijam, czy to będzie Portugalia, czy to będzie Rosja, czy to będzie Szwecja, bo to jest w ogóle, wydaje mi się, że w tym momencie poza naszym zasięgiem, obawiam się, w takiej formie, jaką wczoraj zaprezentowaliśmy. My nawet z taką walią będziemy mieli problemy. No i w tym momencie wyniki według mnie Sousy w ogóle nie bronią. Nie bronią go też decyzje, które podejmuje jako selekcjoner. Mi się wydaje, tak jak wczoraj, tak jak mówiłem o tym przed chwilą, że mecz z Andorą to był mecz z półamatorami, w którym, panie Sousa, mogłeś pan eksperymentować do woli. Mogłeś puchacza na dziewiątce wystawić. Oni i tak powinni ich ograć. 1-0, 2-0, 3-0, nie wiem, ale powinni ich ograć. Nieważne, kogo byś tam wystawił. Trzeci garnitur. To był mecz, w którym nie powinieneś bać się o wynik, bo wiesz przecież, że masz dużo lepszych piłkarzy, tak? Którzy sobie poradzą, którzy z tą Andorą wygrają. Więc to był mecz na eksperymenty, ale nie mecz z Węgrami, po pierwsze. W takim meczu nie robi się eksperymentów. Tutaj walczymy o to, żeby mieć jak najlepszą właśnie tą opcję w barażach. Walczymy o to, czy będziemy rozstawieni, czy nie rozstawieni. To nie był mecz, który możemy sobie rozegrać i zapomnieć. Po drugie, skończyła się pewna seria na Stadionie Narodowym. 8,5 roku, tak? Tyle trwała nasza seria. To coś pięknego. I w tym momencie pan ją zakończył. I też to było takie, ja nie wiem, kibice płacą za bilety i puszczamy im taki eksperyment, bo to taki był trochę eksperyment. Ja wiem, że Sousa później się po meczu tłumaczył, że on chciał, że młodzi, chciał, żeby szansę dostali piłkarze, którzy wcześniej grali mniej. No wszystko fajnie, wszystko bardzo fajnie. Tak to znowu pięknie brzmi, panie Sousa. Znowu pan fajnie to opowiada, ale ja mi się wydaje, że to cały czas jest takie tłumaczenie swoich nieudanych jakichś takich prób, eksperymentów. On według mnie cały czas jakby momentami nie do końca kumał tą reprezentację. Serio, tak mi się wydaje. Jakieś to jego... Dlaczego wczoraj nie wyszliśmy Zielińskim od początku? Dlaczego ja się... dlaczego nie Milikiem w napadzie obok Świderskiego, a wychodzimy Piątkiem, który jest absolutnie bez formy? Dlaczego my sobie sami ograniczamy możliwości jakieś w ofensywie? Przecież tam, co my tworzyliśmy w tej pierwszej połowie? Ja w ogóle byłem zdziwiony, nie wiem, czy wy też tak to odebraliście, bo jak on zrobił zmiany po pierwszej połowie, to ja byłem zdziwiony, bo według mnie Jakub Moder, nie wiem, może oglądałem inny mecz, ale według mnie Jakub Moder był jednym z tych w pierwszej połowie, którzy wyglądali nieźle.
jeżeli miałbym postawić jakiegoś małego plusa, to wydaje mi się, że postawiłbym tego jednego małego plusa na pewno przy nazwisku Modera. Bo wydawało mi się, że facet był pod grą, oddał jakiś strzał, co nie było takim... nie oddawaliśmy nie wiadomo ile strzałów. Moder strzelił, co prawda to było w środek bramki, to było łatwe, ale to nie o to chodzi. Wydawało mi się, że Moder był i w defensywie, i próbował trochę w ofensywie, i nagle ściąga Modera, zostawia Linettego, który według mnie wczoraj, no Linetty to też się nie popisał. I tak właśnie nie kumam. Nie kumam tych jego decyzji momentami. Tak jak mówię, mecz z Andorą, mecz do eksperymentów. Mecz z Węgrami, mecz o coś. To nie był piknik, to nie był sparring. Tego nie można było przegrać, tak? I nagle Souza jakieś robi dziwne, Lewy odpoczywa. Ja myślałem, że Lewy skoro odpoczywa, to sobie wróci do Monachium, ale sobie siedział i oglądał mecz. Okej, już dobra, okej. Dajemy odpocząć Lewemu, ale inaczej. Dlaczego Zieliński siedzi? Ja wiem, on tam rozegrał ileś meczów w Napoli, ale też powiedzmy sobie szczerze, on w tym sezonie w Napoli nie gra wszystkiego od dechy do dechy. Sami siebie osłabiamy. Ja mówię, dla mnie to wygląda jakby momentami Souza nie do końca i kumał. Nie do końca kumał. Ja nie wiem, czy on chce się sprawdzić, czy on chce pokazać, jakim jest super mega trenerem i że on ustawi tak eksperymentalnie i my wyjdziemy i też ogramy rywali. Nie no, panie Souza, no nie tak no. I teraz tak, ja nie chcę być czarnowidzem. Ja naprawdę chciałbym, żeby Paulo Souza potwierdził swój trenerski warsztat, pokazał, że w tych barażach jednak potrafi wygrać z lepszą reprezentacją, że zna się na rzeczy, tak? Że jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Ale wczorajszy mecz z trybun oglądał oczywiście nowy prezes PZPN Cezary Kulesza. No i powiem wam tak, ja się nie zdziwię, jeżeli Cezary Kulesza, pewnie ta myśl już mu się pojawiła dużo wcześniej o nowym selekcjonerze, bo nie wierzę, że nie. Przychodzi po Zbigniewie Bońku. Souza jest pozostałością po Bońku. Kulesza jest nowym prezesem. I przychodzi i co? I tak... No i co? Mam selekcjonera, pozostałość po Bońku. No i jak odniesie sukces, to wszyscy będą mówić o Bońku. Ja mam jakąś swoją wizję tej reprezentacji i mam jakichś swoich kandydatów na selekcjonerów. Wydaje mi się, że wczoraj, po tym co zobaczył w meczu z Węgrami, to tam te tryby zaczęły trochę mocniej pracować. Ja nie mówię, że Paulo Souza zostanie zwolniony i nie doczeka tych baraży. Baraży, barażów? Boże, język polski przestał się mnie słuchać. To ja przestałem mówić w języku polskim. Już za dużo gadam. W każdym razie to nie jest tak, że tych marcowych meczów Souza nie doczeka. Nie mówię, że nie, bo może doczeka. Ale pamiętacie, co było z Brzęczkiem? Boniek w listopadzie, tak? Jeszcze twierdził, że Brzęczek, on zostaje, jest 100% poparcia, Jerzy Brzęczek będzie selekcjonerem dalej, pojedzie na Euro, a później wiemy, jak to się skończyło. Ja nie mówię, że skończy się tak samo z Souzą, ale no nie byłbym tego taki pewien. Tylko żeby nagle Kulesza nie wyciągnął ze swojego kapelusza Michała Probierza, bo wtedy tego to już naprawdę nie przeżyje. Nagadałem się dzisiaj, kończę. Czekam na wasze komentarze oczywiście, chcę żebyście podzielili się swoimi doznaniami, swoimi przemyśleniami na temat meczu z Węgrami. Będę miał co czytać, tego jestem pewien. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się,